ojciec święty Jan Paweł II mówił o tym, że każdy ma swoje Westerplatte, czyli ostatnią placówkę, ostatnią linię obrony, z której cofnąć się nie można. Mam wrażenie, że dzisiaj i moje Westerplatte, i Westerplatte wielu Polaków zostało zaatakowane. Z tej linii obrony nie możemy się cofnąć. Musimy stać i trwać tutaj do końca. Dzisiaj oczerniany, opluwany jest autorytet Jana Pawła II, Ojca Świętego, Ojca Duchowego naszego narodu, który mówił nam, jak żyć, który pomagał nam żyć, który dawał nam przykład, który nas nauczał. Jeśli pozwolimy podciąć te korzenie naszej cywilizacji, naszej polskiej i katolickiej tożsamości, to nie będziemy godni szacunku, który powinny nam okazywać następne pokolenia. Spotkajmy się wszyscy na Marszu Papieskim w niedzielę, 2 kwietnia, w Warszawie, w Szczecinie, w Krakowie tych marszów będzie przecież więcej. W Warszawie ruszamy o godzinie 11 z Ronda Dmowskiego. Będziemy zatrzymywali się przy miejscach, które będą kojarzyć się z Janem Pawłem II i z ważnymi słowami, jakie padały z jego ust w Warszawie. Będzie nas wielu. Bądź tam także ty. Rafał Patyra. Do zobaczenia.